Witajcie widzowie, jesteśmy na trasie Mistrzostw Europy z Rumunii. Resort, coś tam Charles, coś tam Wina Fundata, to pamiętam. No i dzisiaj jest jedyny dzień, na którym, w czasie którego da się jeździć na rowerze, bo tak cały ciągle tu pada. Dzisiaj nie pada, jest spoko. My tu w lewo, w prawo jest Start Lab. Jest Krzysio. Jedziemy twardo dzisiaj, stosunkowo szybko, przyjemnie, trochę chłodno i przede wszystkim wcześnie, bo dzień jest od 9 do 10 plus godzinka przesunięcia, czyli jakbyśmy jeździli o 8. Tutaj jest trochę wysoko, 1300 metrów nad poziomem morza, więc ten oddech też jest taki cięższy, ale jakoś damy radę, może uda się jakąś walkę z Krzysztofem nawiązać na końcówce. Nic nie obiecuję, no ale zaczynamy zabawę. Słyszycie te gwizdki, to jest ostrzeżenie, że jest trudny zjazd i w zasadzie ludzie ciągle się tu gwizdzę. Ciągle jest trudny zjazd. Pierwsza popa, banda, tu szerokim, lepszy grip. Potem lepszy panie, lewą zjazd. Taka, nie wiem co, jump, lecimy dalej, kilka bandek, kolejna bandka, kolejny jump, kilka pomp, no bez udanego wyprzedzania, ale już jesteśmy na podjeździe, mamy Krzycha. Nie jest to żadnym zaskoczeniem, że doszliśmy go po zjeździe. Oczywiście żart. Trasa jest bardzo fajna, przyjemna. Te warunki trochę nawet bardzo mu utrudniły. Wyszło mnóstwo kamieni, jest ślisko. No i zobaczymy, jak będzie jutro. Bo jutro ma padać deszcz. Dużo deszczu. Dużo zimna. Zimno. Dużo mgły. A jesteśmy, jak słyszycie, pozytywnie nastawieni. Kolejny zjeździk. Mały drop. Przejazd po kamieniach. Tu do prawej. Się staramy. Wyślizgany. Mega teren. Wczoraj bez wypiętej nogi to jak muszę przejechać. Kawałek takiej dokładki po śliskich kamieniach. I kolejna część zjazdu. Ale trochę się pogubiłem. I kolejny krótki, lecz trochę ściwy podjazd. Ślisko jest nadal, mimo że od doby nie pada deszcz. Ale da się wszystko wyjechać. Widzicie, jak świetnie sobie radzi Krzysztof. Kontrola obrotu, płynność, kreacja, napięty brzuch, technika. Niczym sprawiany przełajowiec. Mów mi to. To dobrze nam nie działa. Dobry zdjął. Makendruje nie działa.
nadaje też chyba mocne tempo, żeby nie słuchać mojego gadania. On to nie wie, jak to jest gadać w czasie jazdy. No i w sumie ciekawe jest to, że trasa jest bardzo szeroka. Naprawdę szeroka. Miejscami jest też wąska, jak na MTB. Trzeba skupienia. Nie można przesadzić. No i najcięższy fragment tego podjazdu wczoraj. Wyjechanie graniczyło z cudem. Tylko tą linią właśnie lewą wysypali kamyczki. Dzisiaj jest super, ale jutro w pewnym błocie może być to bardzo problematyczne. Zbliżamy się do kolejnego zjazdu. Chyba najtrudniejszy. Tam był wypadek, już widzę. Haj ten krzyku tutaj. No jest ślisko. Bardzo ślisko. Zaczek jedzie z jedną nogą, walcz. Jedna noga wypięta, druga pedałuje. I jeszcze chodzi jakieś szkolenie z cyclocrossu. A jutro ten skill może się przydać. No i podjazd po zawikach. Bardzo fajny, ale ciężki. W ogóle ta trasa jest ciężka, moim zdaniem. Tak, Krzysiu mówi, że jutro skill sprzedaje się przyda. Niewątpliwie tak może być. Zwłaszcza tu, bo tu może być bieganie. Pełno korzeni, śliskich kamieni. Za chwilę gdzieś te koło zmyka. No i typowy dla takich eventów korek na podjeździe. Tu przed chwilą wypadek. A tej sam powiem pozycja, ale też na górę też. Był wypadek. Chciałem shortować. No tam rzuca strasznie na wyjściu. Ciebie też tak zamiatało. No. A mam pewne wątpliwości, że te kamienie ubite nogą, to się tam utrzymają. Jakiś komentarz, Krzysztof, odnośnie tej konstrukcji jako inżynier? Jestem pewny, spokojnie, można tam zaufać. Nie no, w końcu tą konstrukcję wykonywał ratownik, on musi wiedzieć, co robi. Brawo, ja to wychodzę. Vamos. No i wracamy do walki. Bezpieczna linia do lewej. Pokazał nam ją trener kadry Przemek Gierczak, nie musi mylić. Zjazd, kolejne śliskie korzenie. Rzuca nim. Ale trzyma się na rowerze. Najfajniejszy zjazd. Bandka. Kolejna bandka i tu pewnie nie ma korka, zawsze był. No cóż, będziemy latać. Przeleciał w jakim stylu. I to hamowanie.
wolno, ale pewnie. I tutaj taki przełajowy fragment będzie. Dziś jest twardo, drop jeszcze. Tego w przełajach nie ma. Drop na bandę. Tutaj to jest kaszczemy. Szkoda zdrowia. I lecimy. Szybko i pewnie. My objazdem, tu nie ma co ryzykować. Jutro się tu nie da przejechać. W żaden sensowny sposób. Błoto. I do góry. Człowiek trochę odpoczął po zjeździe, więc będzie jechał ile sił w nogach. My zbliżamy się do ostatniego wymagającego fragmentu na trasie. Tam ostatnio zawsze były korki, ale pewnie niekulturalnie się przebijemy obok. Jakaś zawodnicza z Polski. Siema. Jedziemy. Ach, odpalił. Czy to będzie decydujący atak? Kilometr do mety. Mija właśnie tabliczkę. 1000 metrów. Czy wytrzyma? Bez korków. Wolna trasa. Ach. Bezpieczne dohamowanie. Czy go wyprzedzi? Atak na zakręt! Po ciasnym! Aj, zablokował go, ale jednak może! Pod górkę się nie ścigamy. Ja tak pierwszy patrzyłem, bo teraz pojechałem tak bardziej po prawej. I co? Nie. Ja pojechałem tajną linią Przemka Gierczaka, trenera kadry. Przydrzewia? To może przydrzewie to faktycznie jak nie jeżdżę. No na jutro nie będzie tak wyjeżdżone. No i właśnie, drodzy widzowie, to jest ta rozkmina. Trzeba jeździć po suchym, tak jakbyśmy jeździli po mokrym. To, że coś na sucho jest dobre, nie znaczy, że na mokro będzie dobre. A to, że coś na sucho nie jest dobre, nie znaczy, że na mokro nie będzie dobre. Aj. Człowiek by... Nie wiem, pewnie we wszystkich sportach trzeba myśleć. Szybki zjazd. Alpin Roller Coaster. Oj, aeropozycja. Ależ jedzie. Ależ on to ma. Trzyma linię. Szeroki łuk. Błoto na wyjściu. Jest. Atak. Ale 400 metrów do mety. Jeszcze podjazd. Stromy podjazd. Z odrobiną błota. Pod górę mieliśmy się nie ścigać. No właśnie. Czemu zadrobiłeś 5 metrów straty do mnie? Widzą już tabliczkę 300 metrów do mety. Jeden w korbach. Drugi z siodła. Ostatni techniczny element. Dwie strzałki w dół. Aj, kolej! Skąd was biorą, Polacy? Nie nauczyłem się tego w speedwayu. No nie! Znowu będą pisać. To jest ostatnia skałka do mety. Hopsa! Jest! Finish! Finish! 200 do mety! Rozpoczyna sprint! Krzysztof jest specjalistą od sprintu. Wygrał. Ale czy jutro wygra? Tego mu życzę, żeby jutro wygrał.
ale obawiam się, że dziś dał z siebie wszystko.